Witam was w Gutiku, w Mrocznych Tajemnicach. Ja mam tutaj poziom 18. Znajdujemy się tutaj w obozie przemytników. Musimy temu kolesiowi znaleźć łuk. Mamy dzień w tym momencie 24. Jest 12.24. Przyspiemy się do poranka. Sen dobrze mi zrobił. Mamy tutaj dalej dzień 24, ok. Pomocą Diego troszeczkę się weźmiemy i zajmiemy. To zdanie do przodu troszeczkę weźmiemy i popchniemy. Oprócz tego mamy porwanie, zadanie do zrobienia. Kowal Argon. Dobra, idziemy najpierw na arenę. Tam się weźmiemy i zajmiemy tymi wszystkimi przeciwnikami. Porozmawiamy sobie ze skrzypkiem. Tutaj kolesią wziąłem już, wklepałem, żeby zabrać od nich bronię, punkty doświadczenia i wszystko co... Spokojnie, wszystko jest w porządku. Co mieli. Tak więc skrzypek sobie siedzi tutaj, o, musimy sobie z nim porozmawiać. Mój drogi przyjacielu. Opowiedz mi coś więcej o tej arenie. A co tu jest do opowiadania? To stara budowla, bardzo stara. Pochodzi ze starożytnych czasów, kiedy bohaterowie nie umierali tak łatwo jak dzisiaj. Był tu kiedyś jakiś uczony, który zdołał odczytać tekst z kamiennej tablicy. Arena nazywała się kiedyś Areną Wiecznego Ognia. Podobno została poświęcona ku chwale Inosa. Walczyli na niej tylko wojownicy Boga Ognia, którzy pragnęli dowieść swojej odwagi i bezgranicznego poświęcenia. Zwycięzców arena nagradzała. Nie wiadomo tylko nic o samej nagrodzie. Musi być jednak warta tego, aby zaryzykować dla niej życie, a nawet coś więcej. I to by było na tyle. Kiedy tu przybyłem, zastałem na miejscu Beowulfa. Podobno był kiedyś wielkim lordem. Robar wykopał go tutaj za to, że nie utrzymał swojej twierdzy, kiedy kontynent zalała fala orków. Jestem jednak pewien, że Beowulf walczył do końca. Ma duszę prawdziwego wojownika. Później zjawili się pozostali i ten cholerny ork. Poza tym, Beowulf ma bardzo ciekawy miecz, ale nie chcę ci psuć niespodzianki. Przekonasz się o tym sam, kiedy staniesz z nim do walki, o ile w ogóle się na to odważysz. Dobra, tak więc nie pozostaje nic innego jak powalczenie sobie z tymi kolesiami w tej całej zygmiaszczej arenie. Tych napisów tutaj nie mogę przeczytać, ale fajnie dosyć wyglądają. W ogóle ta arena jest bardzo ładnie zrobiona. Mam taki zygmiaszczy mieczyk. Tarczą wojownika jest tylko jego honor. Prawda jest jak okruch lodu, zimna i ulotna. Ja też tutaj mam jakieś te. Jeszcze dwa można zdobyć. Jeden jest tam na tym całym obozie, znaczy jest tam na bagnie. A ten czwarty nie pamiętam gdzie będzie, no ale jakoś kiedyś może je spotkamy. Dobra, Tak więc porozmawiałem sobie z tym psycho, trzeba mu wziąć i wklepać się. Co tu robisz? Słowa to tylko natrętne owady, które rozgniatam moim wielkim butem. Na pewno. Czyli jesteś wojownikiem, tak? Jestem mieczem sprawiedliwości. Jestem głosem w twojej głowie, który mówi, że nadszedł już czas na śmierć. Twojego bełkotu i zbroi wnoszę, że jesteś jednym z tych psychopatów mieszkających na bagnach. Nie. Oni są słabi, słuchają podszeptu krwiożerczego demona. Kiedyś zabiję ich wszystkich. To świetnie. Chyba palisz za dużo ziela. Zielony dym rozjaśnia umysł i zabija strach. Słowa to robale. Boko, co ty zamiaszczą? Podobno walczysz na arenie. Walczę i zabijam. Mój miecz to moje życie. Moje życie to walka. Moja walka to szaleństwo. Przestań już chrzanić. Wyzywam cię, psycholu. W końcu zamieniłeś robaki na stal. Wypruję ci flaki i zrobię z nich postronki, na których będę suszył swoje onuce. To prowadź, wojowniku. Dobra, psycho, idź, ja idę za tobą. Proszę, panowie przodem. Tak jest. Muszę cię zamordować. Wyciągaj żelastwo, zanim posiekam cię na kawałeczki. Kurczę, kawalka niebezpieczna. Na dwa ciachnięcia jest chłopak. Tak więc moje zemiasze żelastwo sobie wezmę i schowam. W międzyczasie sobie tutaj zjem jakieś jabłuszka może. Nie są jabłka moje. 178 jabłek, 177, 176 i tyle wystarczy. Tycho, wstawaj. Muszę cię z łuku wziąć i ściągnąć, żeby pozbyć cię życia. Nemrok Kawarok. Jeszcze tego pożałujesz. Nemrok Kawarok.
500 punkcików doświadczenia dostaliśmy. Tam się coś chłopacy denerwują. Idziemy znowu do skrzypka. Panie mój drogi przyjacielu. Tak więc. Pokonałem tego psychola w zbroi strażnika świątynnego. Z kim powinienem walczyć teraz? Całkiem nieźle jak na pierwszy raz. Ale teraz będzie już tylko trudniej. Kolejnym przeciwnikiem powinien być najemnik broń. Ale to kawał sukinsyna. Nie pójdzie ci tak łatwo jak z psycho. Chociaż kto wie, wyglądasz na zdeterminowanego typa. Damy radę. Najemniku, mój drogi przyjacielu. Zapomnijmy o całej... Jo. Kim jesteś? Orkiem, który zażarł o jedną moc za dużo. A na kogo wyglądam, buraku? Jestem najemnikiem, ale chwilowo pracuję na własną rękę. Rozumiem, że nie przepadasz za obcymi. Szczególnie za takimi, którzy wstrzeliają swój nohal tam, gdzie nie powinni. Zdaje się, że zrozumiałem aluzję. To może dłużej pożyjesz, pasterz łowie. A teraz zmiataj stąd, bo mogę przy kopnięciu pomylić twoją żyć z mordą. To nie byłoby takie łatwe, najemniku. Raczej wątpię, świński żyj. A teraz odejdź, zanim przyjdzie mi ochota na szlachtowanie prościaków. Jo, jaki miły koleś. Pamiętasz tę gadkę o kopaniu w żyć? Niestety mam dobrą pamięć do idiotów. A co, nadal chcesz popełnić samobójstwo? Bynajmniej. Mam tylko zamiar skrócić jednego matoła o głowę. Zobaczymy, czy walczysz równie nieudolnie, jak gadasz. Ty parszywa mendo! Zaraz wykastruję ci, co trzeba i wepchnę do gardła. Prowadź więc, najemniku. Ta. Mamy tu teraz drugą walkę z tym przeciwnikiem, panowie przodem. Krem mógłbym sobie nawet zapisać jakby co. Nigdy nic nie wiadomo. No i dzić. No co ci się dzieje, chłopie? Tak więc. Za chwilę pożałujesz, że nie zginąłeś, zanim znalazłeś się na arenie. Jakiś czwaniak. Na trzy ciosy był. A przy sobie dwa ostrze, tak więc sobie je wyśniemy. No i moi drodzy przyjaciele, w tym momencie mam poziom 18 przez cały czas, ale już niedługo będziemy mieli poziom 19. No wstawaj psycho, kurczę, nie psycho, tylko brony. Broniu, wstawaj. Ej, no ruszaj pupę. Muszę się czymś zająć w międzyczasie. Nie to, tylko mi się łby przyda bardzo. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Wszystko jest w porządku. Uf. 500 punkcików doświadczenia. Zostaliśmy z jego zabójstwo. Idziemy znowu do skrzypcia. Pokazałem Bronowi, gdzie jego miejsce. To świetnie, bo ten cholerny najemnik zawsze działał mi na nerwy. Naprawdę nieźle sobie radzisz, jak na takiego żółtodzioba. To dziwne, ale mam przeczucie, że ta arena czekała właśnie na ciebie. Jak to czekała na mnie? Z nagrodą. Ten, kto pokona wszystkich wojowników, otrzyma nagrodę godną Bogu. Raczej wątpię. Nie jestem nikim wyjątkowym. Nazywam się... Nie jest ważne to, jak się nazywasz, ale to, kim jesteś. A ty udowodniłeś, że jesteś niezłym szermierzem. Ale zostało ci jeszcze dwóch przeciwników. Kto jest następny? Beowulf, Lord Pogranicza. To wspaniały szermierz. Prawdopodobnie jeden z najlepszych w całej Myrtanie. Jest spokojny i opanowany jak skała. A jego gniew jest zimny jak lód. Skoro już o lodzie mowa, to strzeż się jego miecza. Dlaczego? Sam wkrótce zobaczysz dlaczego. A teraz zbywaj wojowniku i powodzenia. A jego miecz zamraża. Ja go mam w moim ekwipunku. Dobra, zapomnij. Kim jesteś? Kiedyś byłem lordem pogranicza na północ od Myrtany. Teraz, jak widzisz, jestem jednym ze skazańców w tym zapomnianym przez bogów miejscu. Prawdziwy lord. Musiałeś podpaść samemu robarowi, skoro wykopano cię aż tutaj. A raczej królewskim przydupasom. Jak widzisz, nie tylko Lee trafił tu za lojalność wobec króla, co niestety nie zawsze oznacza lojalność wobec korony. Ale to długa i zagmatwana historia. Teraz, jak widzisz, spędzam czas obserwując walki na arenie i jeżeli uznam, że ktoś jest godzien skrzyżować ze mną miecz, to sam zapraszam go do tańca. A teraz odejdź, chłopcze. Być może kiedyś dostąpisz zaszczytu walki ze mną. Kto wie? Tak więc, mój drogi przyjacielu. Skrzyżuj ze mną miecz. Jesteś pewien, że właśnie tego chcesz?
tak, nie mam wyboru, muszę zdobyć tę nagrodę. Skoro taka jest twa wola, to nie mogę odmówić. Ruszajmy więc, bezimienny wojowniku. Ty przodem. Kurczę, wszystkich przodem puszcza mój bezimienny przyjaciel. Jaki on miły, sympatyczny. W ogóle. Dobra, chodź chłopie. Mam nadzieję, że jesteś gotów na taniec z lodem, chłopcze. Zacznę czynić ciachnięcia, jakby chłopak. Dobra, cięcy są wszyscy tutaj w ogóle. Dobra, trzeba jakoś czas wziąć i stracić, żeby wziąć i poczekać tutaj na to wszystko, te. Zbroja przemytnika. Zbroja strażnika kopalni. 55-60. Okay, wstał. Jeszcze tego pożałujesz. Uf. 800 punkcików do doświadczenia, za niego dostaliśmy. Idziemy znowu do skrzypcia. Pokonałem Lorda Beowulfa. Jestem już gotów, aby zmierzyć się z ostatnim przeciwnikiem. Tak, zabiłeś wspaniałego szermierza. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny. Ale ja... Tak wiem, walczyłeś na arenie, bo opętała się wizja nagrody. Mam nadzieję, że nagroda okaże się warta krwi tych wspaniałych wojowników. Został już tylko Or. Ten włochaty sukinsyn nie zna litości ani strachu. Masz teraz szansę rehabilitacji wojowników. Zabij bestię, a w pewnym sensie odpokutujesz krew, którą przelałeś na tej przeklętej arenie. Tak też się stanie. Tak więc, mój drogi przyjacielu, idziemy walczyć z orkiem. Czas umrzeć, orku. Moje nitek łatwo zabić. Moje przybyć, wypić krew wrogów gruszek. Jedyne co wypijesz, włochaczu, to będzie twoja własna krew przesycona fetorem strachu. Moje rozszarpać mora. Moje zabić mora. Jeśli się go serce, moje zdobyć nagrodę dla gruszek. Dobra moja, przestań już chrzanić i rusz dupę na arenę. Dobra, tak więc mamy do pokonania teraz tego niebezpiecznego orka. Idę z tobą, chłopie. Sobie zapisałem jakby co? Nemrok Kawaro. No idź na tą arenę, chłopie. Orku. Bestio. Przyjacielu. Cześć. Moje zabić mora i wystać szpieg z ludzi kościa. Moje zabić wielki nieprzyjaciel gruszek. A gruszek nagrodzić moja i jego lud. Cholera. Trafił mi się wygadany ork. Zeżyj to, potworze! Orcy są słabi w takim razie, kurczę. Idę na ziemię orków walczyć z tymi wszystkimi bestiami. Dobra, idziemy w tym momencie do skrzypka. Po raz ostatni chyba już. Wykopałem tego cholernego orka z powrotem do Beliara. To nieprawdopodobne! Zdołałeś oprzeć się dzikiej sile i żądzy mordu. Jesteś wspaniałym wojownikiem. Dowiodłeś swego męstwa. I chociaż częściowo odkupiłeś też przelaną na arenie krew. Ja też żałuję śmierci tych wojowników. Pamiętaj jednak, że oni przybyli tu z własnej woli. Gdybym ja nie zabił ich w uczciwej walce, to zapewne uczyniłby to ktoś inny. Tak. Droga wojownika jest kręta i usłana gównem. Całe życie upływa nam w strugach gówna, przyjacielu. A nagroda? Czy arena? Co się dzieje? Nie! Co się stało? Mów! Płomień wieczności już wkrótce rozpali twoje serce, wojowniku. Kim jesteś? Ty nie jesteś skrzypkiem. Opętałeś jego ciało. Ten śmiertelnik jest tylko pryzmatem, przez który spoglądają na arenę bogowie. A szczególnie jeden z nich. Raczej narzędziem. Kim jesteś i czego chcesz? To, kim jestem, nie jest istotne. Ujawniłem cię, żeby obdarować cię nagrodą, na którą w pełni zasługujesz. Oto dar Bogu. Zastanów się jednak, zanim wykorzystasz ten potężny relikt. Posiada on ukrytą moc, którą można wykorzystać, aby zachnąć z niego gniew mojego Pana. Nie zapominaj, wojowniku, o tym, komu naprawdę służysz. Ty i twój miecz. Nie jestem niczyim sługą.
Żaden Bóg nie będzie mamił mnie z tym szaleństwem. Skrzypek, to ty? Co się stało? Poczułem, jak jakaś zimna siła ucapiła mnie od środka. Już wszystko w porządku. To był tylko koszmar przeszłości. Z bardzo zamierzchłej przeszłości. Nie rozumiem. Może to i lepiej. Pytałeś o nagrodę. Arena obdarowała mnie kryształem o ogromnej mocy. Muszę jednak przemyśleć, czy użycie tego artefaktu jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Przecież to twoja nagroda. Zasłużyłeś na nią. Być może, ale wciąż widzę na rękach krew Beowulfa i innych. Nie wiem. Nikt nie powiedział, że życie jest sprawiedliwe, przyjacielu. Ciągle nie zaskakuje. Nie tylko ciebie. Czasami sam siebie nie poznaję. Jesteś wyjątkowy. Mam dla ciebie propozycję. Jaką? Chciałbym towarzyszyć ci w twojej przygodzie. Być może nauczę się przy tobie tego, czego nie mógłbym zgłębić nigdzie indziej. Poza tym, arena nie potrzebuje już strażnika. Intrygujesz mnie bezimiennie. Więcej w tobie sprzeczności niż w gularzu Tekli. Więc jak będzie? No, oczywiście, że tak. Czemu nie? Może oboje na tym skorzystamy. Na pewno okaże się użytecznym kompanem. Ruszajmy więc w drogę. Mam do ciebie pytanie. Tak? Jak znalazłeś się w kolonii? No wiesz, kilku żołdaków przyprowadziło mnie nad cholerną krawędź urwiska. Później sędzia. Nie o to mi chodziło. Za co tu trafiłeś? Za to, co wszyscy. Za niewinność. Czyli rozumiem, że to nie moja sprawa. Pojętny jesteś. Niech będzie. W końcu każdy ma jakieś tajemnice. Ale ty wydajesz się być inny. Dlaczego? W twoich oczach dostrzegam smugę cienia, piętno śmierci. W twoim życiu musiało wydarzyć się coś straszliwego. Wystarczy już tego pustosłowia. Ruszajmy dalej, zanim zapuścimy tu korzenie. Okej, czyli do niego będę mógł wrócić co jakiś czas. Uważasz, mam tutaj znowu zadanko z nim. Okej, pomoc z jego wejściem i to troszeczkę pociągniemy. On za mną przez to czas będzie szedł, tak? Tak, idzie za mną, będzie mi pomagał. Co, skrzypkę jeszcze tutaj na razie wezmę. Witaj! I zostawię. Weź ten oręż. Wolałbym pójść teraz sam. Jak chcesz, przyjacielu. Będę czekał niedaleko areny. Może... Witaj! Daj mi strum życia, daj mi strum szybkości. Masz jeszcze ochotę na jakąś rozróbę. Weź ten oręż. No i on tutaj ma w swoim ekwipunku te wszystkie rzeczy. Mógłbym od niego coś wziąć i kupić sobie na przykład. Możesz mnie przepuścić? Idziesz ze mną skrzypku, czy nie idziesz ze mną? Dobra, on ci już wraca. Tak więc ja w tym momencie gonię na szybkiego do nowego obozu. Tam sobie chciałbym porozmawiać ze złym i w ogóle. Nie wiem, może zrobię tutaj cięcie. Zobaczymy się już tam. Mam tutaj krotoszczura po drodze. Dwa kawałki miłucha dostaliśmy od tej bestii. Tutaj mamy tego całego cieniostwora. Gorzki chleb sobie podniesiemy. Nie denerwuj się, bestio. To i tam stoi. To i siedzi i nie przeszkadza. A mu nie przeszkadza, no to on mi też nie przeszkadza. Jak dobrze pamiętam, to jeszcze mam dwa jaszczurki, które mogę sobie wziąć i rozwalić po drodze. 20 punkcików do doświadczenia. 150 punkcików do doświadczenia. Dziwne, bo tamten czerwony jest na dwa ciachnięcia i daje mniej punktów doświadczenia. A ten zielony, bagienny, jest na jedno ciachnięcie i daje 150 punkcików do doświadczenia. Zapewne masz rację. No i zły sobie tutaj osiedzi, musimy sobie z nim porozmawiać. Będziemy improwizować. Wiem już wszystko o twoich ciemnych sprawkach, zły. Tak? A ja jestem kapłanem Adanosa. Spadaj, chłoptasiu, bo to zaczyna się już robić nudne. A ja, jak się nudzę, mam w zwyczaju komuś złoić skórę. Tym razem tak łatwo mnie nie spławisz. Wiem o Neku i magach ognia. Wiem też o przesyłce. To niemożliwe. Blefujesz, łochmyto. Sprawdź mnie. Niech będzie. To kto jest moim szefem? Więc wrzut, koristo,
Szaman orków i Beyon Gomez z Kruk. Kruk. Może jednak źle cię oceniłem. Ty rzeczywiście wiesz dużo. Może nawet za dużo. Dobra, dokończymy tę rozmowę gdzieś na obozie, bo tutaj ścianę mam już. Spotkamy się w nocy, w jaskini koło mostu. Będę tam na ciebie czekał. A teraz spadaj. Spoko, tak więc musimy się z nim wziąć i zobaczyć w nocy. Ja w międzyczasie odpalę sobie ten koncert tych wariatów. Ok, lecimy zatem w tym momencie tutaj do łóżeczka, żeby się puknąć. Widzę, że przyłączyłeś się do strażników kopalni. No cóż, to i tak lepiej niż do najemników. Ostatnio cierpię na brak dobrych ludzi. Byłbyś zainteresowany eskortą konwoi do starej kopalni? No, chciałbym wziąć i wiedzieć, o co chodzi. Konwój? Tak. Raz na tydzień wysyłamy zaopatrzenie do starej kopalni. Jedzenie, ziele, broń, narzędzia górnicze. Przesyłka jest dość wartościowa, więc jest obiektem zainteresowania szkodników z nowego obozu. Kiedyś wystarczyło jeden czy dwóch strażników i ta banda trzymała się z dala. Jednak ostatnimi czasy atakują w coraz większych grupach. Niektórzy strażnicy twierdzili, że wśród atakujących byli również najemnicy. I nic z tym nie robicie? Pozwalacie nowemu obozowi tak po prostu atakować konwoje? A co niby mamy zrobić? Wypowiedzieć wojnę nowemu obozowi? Tylko szaleniec chciałby rozlewu krwi na taką skalę. Zresztą bez dowodów nie możemy im nic zarzucić. Nowy obóz respektuje pakt o rudzie. Konwoje transportujące rudę do starego obozu nigdy nie były celem ich ataku. Pakt o rudzie? To długa historia, a mi nie chce się jej opowiadać. Może znajdzie się ktoś inny, kto ci ją opowie. Do rzeczy. Zgłoszenia do konwoju przyjmuję dzień przed wyprawą. Spóźnisz się, musisz czekać do następnego tygodnia. Konwój wyrusza równo w południe. Nie dotrzesz na czas, wypadasz i płacisz karę. 500 bryłek. To na pokrycie kosztów teoretycznej napaści. Uciekniesz, gdy konwój będzie trwał, płacisz karę za swoje tchórzostwo. 5000 bryłek. Kilka takich numerów i możesz się pożegnać ze swoją karierą w starym obozie. Za każdy konwój, który dotrze bezpiecznie do kopalni, otrzymujesz 250 bryłek. Plus premia w wysokości 100 bryłek, jeśli się wykażesz. Zrozumiałeś? Tak. Teraz odejdź i nie przeszkadzaj. Tak więc od razu chciałbym się zapytać, czy jest jakiś konwój do... Chcę eskortować konwój. Teraz? Musisz poczekać. Konwój nie jest jeszcze przygotowany. Strażnicy eskortujący konwój zgłaszają się do mnie dzień przed konwojem. A konwoje organizujemy w każdy czwartek. Spoko, co ty zamiaszczą? Więc tutaj nie pisze mi więcej, jaki mamy dzień. Z Diego na razie rozmawiać nie możemy na temat złego i tak dalej. Trzymaj się. Brzydka pogoda się robi. Idziemy się puknąć na łóżko do... Jest dzień 24, do północy. Śpi do następnego poranka, śpi do południa, śpi do następnego wieczora, śpi do północy. Sen dobrze ci zrobił, Suprasko. Mamy dzień 25. Idziemy się zobaczyć z tym całym złym. On tutaj powinien sobie siedzieć w tej całej jaskini. Raz, dwa, trzy, ale jestem zły. W końcu jesteś. Długo kazałeś na siebie czekać. To teraz powiesz mi wszystko, co wiesz o Kruku i jego knowaniach. Tak myślisz? Bo widzisz, ja nie mam zamiaru niczego ci mówić. Kruk wyrwałby mi jaja razem z wątrobą, gdybym pisnął choć słów. Jedynym problemem jesteś ty. Zadajesz za dużo pytań i za dużo wiesz. A taka wiedza bywa bardzo niebezpieczna. Czasami nawet śmiertelnie niebezpieczna. Oj, zresztą tutaj na mnie wziął i rzucił bez żadnego. Dziwny zwój. Bierzemy ten dziwny zwój, teraz sobie go weźmiemy i przeczytamy. Zobaczymy, co ty za zwój. Kortych unkir list. Kasir, tuning, up, terminibel, porty, timid, bla 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 bla. Ten dziwny pergamin pokrywa jak... Pokryty jeszcze dostaniesz jest za swoje niezrozumiałym bękarcie. Pismem. Może jakiś mag mógłby go przetłumaczyć na zrozumiały język. Więc tego maga
wezmę i spotkam w... tam u starożytnych, on będzie w stanie wziąć i mi ten pergamin przetłumaczyć. I w międzyczasie udam się do Tiga, prześpię się do rana. Będziemy sypać z tą całą... lepiej się do tego nie mieszać. Tą całą zbrojką i w ogóle Tiego wstawaj, muszę z tą ostro porozmawiać. Spotkałem się ze złym. Niestety wybrał śmierć niż współpracę. Dowiedziałeś się czegoś zanim go zabiłeś? Wiem tylko, że za tą całą sprawą stoi Kruk. To bardzo niedobrze. Kruk jest niezwykle przebiegłym człowiekiem. Jeżeli chcesz znać moje zdanie, to Kruk jest dużo bardziej niebezpieczny niż Gomez. Niektórzy powiadają, że faktyczną władzę w starym obozie sprawuje właśnie Kruk. Masz coś jeszcze? Tylko ten dziwny zwój. Znalazłem go przy ciele złego, ale nie mogę go odczytać. Pokaż to. Rzeczywiście, dziwny ten papier. Pogadę z jakimś magiem. Może ktoś z nich zdoła odczytać te dziwne symbole i znaki. Wróć do mnie, jak dowiesz się czegoś więcej. Dobra, sobie w tym momencie wezmę. Trzymaj się. I gry zapiszę. Pasowałoby się wziąć i przespać do rana. Ok, Diego mi tutaj użyczy swojego łóżka. Tak więc mój drugi Diego, dobranoc. Opsik, sen nie przyniósł ci ukojenia. Pośle. Mamy dzień 25, jest 8 rano. W międzyczasie się tutaj wezmę, no i przeteleportuję do... Gdzie mam w ogóle teleporcik, który mnie interesuje? Czekaj, lepiej się mój problem. Te teleporty mi się kurczę sami biorą i wyłączają, nie wiem dlaczego czwóreczka. Pod czwóreczką jest teleport do obozu przed kopalnią. Czy ten człowiek coś chce ode mnie? Sorry, ja ciebie nie chcę brać i zabijać. Ale jak ty za każdym razem będziesz mnie atakował, to nie jest sympatyczna sytuacja. Witaj. Z Bradem możemy sobie porozmawiać. Nauczymy się walki bronią dwuręczną. Wzrosła twoja umiejętność posługiwania się bronią dwuręczną. Puf, zostałeś nowicjuszem w posługiwaniu się bronią dwuręczną, czyli rezygnujemy. Wszystkie punkciki wpakowałem w tamto. Co za pech! Żadnej rudy! Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować! Kurczę, kolesią bierze się i... i bije mi na, im na dzień dobry. Aż nie wiesz, co ci powiem. Co za pech! Żadnej rudy! Chodź, pójdziemy tutaj za winkiel. Jak masz mnie denerwować, to zobaczymy, czy jesteś taki cwany. Idziesz za mną, idziesz. No i po walce! Mam przy sobie smażone mięcho, piwo, ser, no i chlebik. A ty mamy kogo? Marka. Może ty mi coś ciekawego powiesz? Więc też nie masz mi ciekawego do powiedzenia, szkoda. No co, ten strażnik tutaj będzie tak leżał? Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Czekajcie, muszę sobie... Przepuść mnie! Wyjąć jakieś kurde. Przepuść mnie! Przepuść mnie! Łuczek. Przepuść mnie! Przepuść mnie! Przepuść mnie! Przepuść mnie! Spokojnie, nic się nie stało. Spokojnie. Nic się nie stało. 300 punkcików doświadczenia za niego dostaliśmy. No i będziemy denerwował jakiś koleś. Sander mnie nie interesuje, znaczy interesuje mnie Sander, chłopie. Co za witaj. Nieźle mnie sprałeś. Moja zbroja jest już gotowa? Ależ oczywiście, zrobiłem ją na szybkiego. Ale trzeba przyznać, że nieźle mi to wyszło. Dobra, dawaj ją. Jak to? Myślisz, że oddam ci ją za darmo? Najpierw zapłać 1800 bryłek rudy. Co? Przecież dostałem tą zbroję od Kazmira. A za prezenty się nie płaci. Nie Kazmir siedział tutaj dwa dni, żeby zrobić tę cholerną zbroję. Co ja jestem, służką Adanosa? I tak cena jest niska jak cholera. Więc albo dajesz mi rudę, albo spadaj. Więc masz tę rudę? Kupuję tę zbroję. To dobrze. W końcu mam na piwo. Nawet na kilka piw. Spoko, to ty zmiaszczą. Więc coś tutaj wezmę, ładnie ustawię.
pudełki sobie weźmiemy, pozakładamy. No, interesuje mnie zbroja tutaj w tym momencie najbardziej. Ja w tym momencie mam taką zbroję. Wcześniej ją pokazywałem. Ciężka zbroja strażnika kopalni. Wymaga siły 75, ochrona przed bronią 75, przed pociskami 10, przed ogniem 40, przed magią 5. No, sympatyczna jest w ogóle. Tak więc zamiast będziemy w tym momencie w takiej oto zbroi brać i hasać, gdy sobie zapiszemy jeszcze raz, jakby co? Jeśli myślisz, że... Mam jakiś przyjaciół czy kogoś? Obęd tutaj dalej stoi. Musisz uważać na to, co będę chyba już rozmawiałem, czy nie? Witaj! Myślę, że powinni... Jak leci? Muszę przyznać, że całkiem nieźle. Jak widzisz, zostałem strażnikiem. Przyjął mnie sam Melkor. Gratuluję! Niedługo zostanę magnatem. A wtedy tacy jak ty będą siedzieli w klatkach. Tak, na pewno. No to stary, wiesz co? Przez bojowy. Zbrojowy musi być. Ej, no kurczę, weź i bierz wszystko, co tam miał chłopak pochowany po skarpetkach i w ogóle. Tutaj jest jeszcze jeden taki koleś na tej całej wieży, co bierze przez cały czas i zdenerwuje innych. Co za pech! Żadnej rudy! Tak więc jak już tutaj jestem, razu się wezmę i nim zajmę. Spokojnie, nic się nie stało. Niech mnie nie bierze i denerwuje. O kurczę, to co się dzieje? Pałka mi w ogóle. Wniosę pałkę. No. Tym panami trzeba wziąć porozmawiać w taki bardziej osobisty sposób. Jeszcze sobie poczekam, aż się wezmą, no i powstaną. Czy tam podniosą te dwie osoby? Trochę to potrwa, kurna chata. Trochę czasu tracę, no ale później weźmiemy i... Jeszcze pożałujesz! Jakieś cięcia i w ogóle. Do punkcików doświadczenia mam z tego kolesia. Ale już nie masz będzie. Rudy? Ty bezużyteczny śmieciu! O kurczę, ile on tej rudy ma przy sobie. Tak więc biorę wszystko od niego. Ma 20 tysięcy ponad rudy. Trochę to czasu weźmie i będzie trwało, tak więc ja tutaj najprawdopodobniej zrobię cięcie. Jak tą całą rudę sobie od niego wezmę i wyciągnę. Okej, okay, jeszcze z 1000 byłek rudy i wszystko mam u siebie pochowane. Bardzo dobrze mam tutaj koleś rudy przy sobie. Tak więc odpowiem sobie jeszcze raz tutaj teleport do obozu przed kopalnią. Ty miałby wziąć rudę. I w tym momencie jesteśmy tutaj na dole, w zamiaszczu. Mamy tego całego tutaj kopacza w okolicy, który mi przez cały czas bierze tutaj i się podnosi. Spokojnie! Należało mu się! Dobrze, dołóż mu! Jeszcze się rusza! No. On tu ma przy sobie 10 brek rudy i jabłuszko, tak więc bierzemy wszystko. Mamy ponad 60 kawałków mięsa, możemy skoczyć do Radiego i oddać mu je. Poza tym zrobię takie cięcie i zobaczymy się przed obozem. Przed obozem tych całych świrów na bagnie. Czym jeszcze tego całego Radiego, oddamy mu to mięcho, co mam przy sobie. Opla. Gdzie on sobie stoi, siedzi w ogóle tutaj. Randy się nazywa, nie Radi. Przyniosłem porcję mięsa. Naprawdę, bardzo dziękuję. Dobra, spoko, tacy zamiaszczą. B. 223 285 mam punktów doświadczenia. Dzień 25, 10.35, tak więc ja lecę w tym momencie do obozu na bagnie. Dobra, znajdujemy się teraz tutaj przed obozem do wejścia na bagno. Nie mam sobie porozmawiać z tym całym kolesiem, gdzie on jest, powiedzcie wy mi. A tam sobie bierze i hasa. To nie było zbyt. On powinien do mnie wziąć i zagadać. Krolu, jojo. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Dobrze, że jesteś. Dowiedziałem się już wszystkiego na temat czciącego. Zdobyłem też nowy miecz. Zobacz. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. No, fajne casko.
ziemiaści. To nie było zbyt mądre. Ej no stary, no ale nie podniecaj się aż tak bardzo. Oręż imponujący. Ale skąd miałeś rudę do cholery? To długa historia. Spotkałem tu starego przyjaciela. Tutaj? Wśród tych świrów? Może i świry, ale przynajmniej coś bierzą. A to im daje nadzieję na oswobodzenie. Nadzieję, która i tak umrze, jak w końcu poznają prawdę o tym śniącym. Ale nadzieja umiera ostatnio, więc i tak warto. A co to za przyjaciel? Angar. Teraz wszyscy mówią na niego Korangar. A ja pamiętam jeszcze czasy, jak razem lataliśmy za córkami młynarza. Znasz Korangara? A znam. Nawet proponował mi przystąpienie do strażników świątyni. Użyłem całego swojego daru przekonywania, żeby odmówić, a przy okazji go nie urazić. Zawsze był zbyt dumny. I właśnie ta duma i honor go zgubiły. To ciekawe. Zdradzisz coś więcej? Czemu nie? Kiedyś Angar był wspaniałym szermierzem. Ba, był najlepszy w całej cholernej Myrtanii. Miał tylko jedną zasadę. Nigdy nie zabijał przeciwnika. Kiedyś wezwał go na pojedynek jakiś paniczu. Oczywiście Angar fachowo skopał mu tyłek, ale Mokos miał pech. Dzień wcześniej popadało i pośliznął się na bocie, a do tego nabił się na własny mięs. Niestety ojciec tego gnojka nie dał się przekonać, że to był wypadek. Okazało się, że tatuś był gubernatorem jakiegoś miasta i załatwił Angarowi bilet w jedną stronę, do kolonii karnej na wyspie Koryni. Oto i cała historia. Dobra, rozgadałem się i zaskął mi w garn. Prowadź do Hiry. Muszę jej powiedzieć to, co dowiedziałem się o śniącym. Spoko, tak więc w tym momencie mamy nowe zdanko. Musimy tylko się doprowadzić całego i zdrowego do Kiry. Ludzie zawsze gadają. Na nikim nie można polegać. No ale to będzie w sumie dosyć niebezpieczna przeprawa. Tak więc ja tutaj będę od czasu do czasu, znaczy tutaj zrobię cięć na pewno i zobaczymy się już w tym całym obozie. Bandytów? To nie mój problem. No bo trzeba z nim jakoś dojść tam. Musisz uważać na to, co mu tej przystoi. Musi być jednak ziarno prawdy. Dobra, znajdujemy się tutaj w okolicy kanionu trolla. Damy temu kolesiowi miksturkę do szybkości. Wypij to. Wyglądasz na zmęczonego. No i lecimy zatem tutaj do Kiry jak najszybciej. Tak więc chodź chłopie, biegniemy. Biegniesz za mną? Dobra. Tylko się nie zatrzymuj. Co ty robisz? Z 20 punkcików dostaliśmy za tego bandiera. Nie obrazisz się chyba, jeśli pożyczę trochę twojej rudy. Chodź chłopie, nie denerwuj mnie. Idziemy do Kiry. Zanie zostało wykonane. Czekaj, jeszcze tutaj mógłbym z tobą wziąć i pohandlować. Masz tylko 4 bryłki rudy. Tie, to nie jest mi potrzebne w tym momencie. Idziemy do Kiry. Jesteś? Trzymasz się tutaj z tyłu mi, czy nie? Dobra, jesteśmy na miejscu. Dzięki za wszystko, przyjacielu. Zasłużyłeś też na nagrodę. Weź to. Idź pogadaj z Kirą, ja mogę poczekać. Zejdź mi z drogi. Ciekawe, co za nagrodę mi dam. Dobra, moja druga przyjaciółko, Kiro, co tutaj robisz? No i dosyć fajnie ci musi być w tej jaskini. Ej, chciałem z tobą porozmawiać, ale ci się ten napis gdzieś ci zniknął. Cześć. Przyprowadziłem krola. Widzę tego półgłówka. Z jego szelmowskiej miny wnioskuję, że dowiedział się wszystkiego, czego tylko można było się dowiedzieć. Wspominałaś coś wcześniej o nagrodzie. Wiem, co mówiłam, a nagroda będzie dla ciebie bezcenna. Proszę, oto wesel uniewinniający z podpisem króla Robera. Kiedy bariera opadnie, będziesz mógł zacząć nowe życie i zapomnieć o przeszłości. Mam nadzieję, że doceniasz ten dar. Tak. Jak nie dożyję do zniszczenia bariery, to przynajmniej będę miał się czym podetrzeć. Bluźnisz. Na tym wetlu widnieje królewski podpis. Króla, przez którego znalazłem się w tym miejscu. Masz rację. Być może będę jeszcze miała dla ciebie jakieś zadanie. Ale teraz odejdź, bo muszę porozmawiać z królem. Okej, spoko, co ty zmieszczą? Czy tutaj zadanko zostało wykonane? Idziemy porozmawiać sobie jeszcze z królem. Słuchaj, mam dla ciebie pewną propozycję. Jaką? Volar świsnął kilka sztuk zbroi bandytów dla mnie, żebym mu dawał jednego z nich. Ale skoro pozbyłeś się tych bandytów, to nie muszę już zakładać tych łachmanów.
W nagrodę za to, że wyciągnąłeś mnie z lochów starego obozu, mogę ci odsprzedać tę zbroję. Co ty na to? Brzmi dobrze. Kurczę, za friko to też mógłbyś mi ją dać. No ale dobra, weź ten orę może. Tylko 4 bryłki rudy. Pokaż tę zbroję. Pokaż mi, co masz do sprzedania. Sam zobacz. Tak więc lekki strój bandyty, broń 30, pociski 5, ogień 15, 750 bryłek rudy. Kupujemy to, pokaż mi tę zbroję. Pokaż mi, co masz do sprzedania. Sam zobacz. Strój bandyty, broń 35, pociski 5, ogień 15, 1050 bryłek rudy. Koniec. Kurna chata, trochę mnie naciągnął. Wrzask Berserkera. No i 1804 bryłki rud. Bierzemy wszystko, co możemy. Koleś będzie brał i zdzierał ze mnie kasę. Więc ja w tym momencie dostałem ten oto zmiażdżący kryształ zwycięzców. Boska moc zaklęta w krysztale. Od wieków czeka nawet na uwolnienie. Nie zdążysz tego pożałować, gnido. 5000 coś takiego bierze i kosztuje. Dostałem ten cały zwój. Gdzie jest ten cały zwój od tej oto kobiety? Tytuł weksel uniewinniający z królewską pieczęcią. Weksel uniewinniający. Ja, Robert II, król Warantu, bleble, uniewinniam tego skazańca. Wolne miejsce na personalia. W trybie natychmiastowym swoimi czynami zasłużył na nowe życie, oby Inos czuwał nad jego duszą. Król Robert II. Zemiaszczy przedmiocik. No, oprócz tego mamy też te zbroje. Ja sobie je wezmę i chciałbym zobaczyć zbroja przemytnika, to widziałem. Łowców orków z kopalni, zbroje cienia, fanatyka, bandyty. Strój bandyty. Siła 35. A przed pociskami, przed bronią 35, przed pociskami 5, przed ognią 15. 1050 bryłek rudy. Zbroje cienia. Skórzana zbroja, lekka zbroja bandyty. No i taką mamy też zbroję bandyty. Superacko wygląda. Dodatkowe zbroje mamy. Jakby co, to będę mógł się brać i przebierać. Ciężka zbroja strażnika kopalni. Dobra, czyli w tym momencie mamy 19 poziom, 25. Towarzysz, odnalezienie pradawnych, wydzieli na pełzaczy, co się dzieje na bagnie, tajemniczy eremita, dziwne poszukiwania, obóz przemytników, kowal Argon, alchemik i pomoc z Diego. W tym momencie sobie grę zapiszę. No i w międzyczasie udam się też do tego, do obozu nowego, gdzie porozmawiamy sobie z Kronosem, kupimy sobie od niego kilka rzeczy. Mam nadzieję, że mi się weźmie i uda. W tym momencie zrobię sobie delikatnie cięcie. Dobra, jesteśmy tutaj w nowym obozie. Najpierw sobie tutaj skoczymy na samą górę do magów. Nie chciałbym być. Z nadzieją, że mają jakieś ciekawe przedmiociki, które możemy wziąć i im je zajmować. Tak więc pierwsza osoba, która mnie interesuje, to ten mag. Przy sobie nic nie ma ciekawego. Ktoś tutaj wyciągnął miecz, jakby chciał ze mną powalczyć. Nie ma nigdzie nikogo, kto by mógł mi wziąć i jakoś zaszkodzić. Tutaj mamy tego Jordiriana. Walczono jak należy. Ej, no bezi. 41 kolb. Bierzemy wszystko. Napój z rudy, 8 magicznej esencji, magicznej energii. Wyciąg uzdrawiający, esencja uzdrawiająca, napój lekkości i 10 wody. Mam też cały ten stół alchemiczny, w którym mógłbym sobie wziąć. Pożałujesz tego. Coś pokombinować. Tutaj mamy bibliotekę, w której też byłem wcześniej. Oprócz tego mamy miksira w tym oto domku. Patrzcie w ogóle. On przy sobie nie ma nic ciekawego. Mamy Fariusa. Nic przy sobie też nie ma, chłopak. Dobra, zajmiesz. Hej, ty! Czego tu szukałeś? Niczego, stary. Spadaj, zanim zrobię ci krzywdę. Idziemy zatem w tym momencie do Kronosa. Chyba, że wilk miałby coś przy sobie ciekawego. Mnie by też wilk interesował. Pośród najemnik. Poszukujemy tego łuku. Myślę, że powinien. Jest mój drugi przyjaciel, handel. Zajmuj. Skupuj.
O kurczę, mam tutaj nowe przedmiociki. Łuk polny, łuk myśliwski, kościany łuk. Nie ma nic poza tym ciekawego. Co by zapiszemy? Wikowi weźmiemy i wklepiemy. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Bierzemy wszystko, co możemy od tego ontu naszego przyjaciela Wilczka. No idziemy do Kronosa. To jest jedyna postać, którą nie możemy pobić i musimy mu płacić się za wszystko. A dosyć ciekawe będzie rzeczy przy sobie. Tak więc handel, mój przyjaciel. Poszukuję magicznych ksiąg. To mnie interesuje, to więc motyk nie interesuje mnie. Nie. Mądrość Bogu, ja też mam tych książek kupę. Plan nowego bossa. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Siły plus 10 do siły. Pierścień życia 20 do życia, 50 zręczności. Przemiana wilka, 2 sztuki. Przemiana w topielca, 3 sztuki. Pełzacze, 3 sztuki. Sopel lodu, 6 sztuk. Piorun kulisty, 4 sztuki. Światło 30, bierzemy całe światło. Bryłka lodu 2 sztuki, uzdrowienie 32. Ogień, grom. Sopel lodu i co ma? Bryłka lodu, sopel lodu. Dobra, teraz ja, mój drugi przyjaciel, chciałbym ci za to dać kilka rzeczy, tylko że mi się kurczy tej teksturki tak pomały, że tutaj nic nie widzę. Mam już dość tej paplaniny. Mamy 2 kule ognia, tak więc jedną ci mogę dać. Mamy nawet jeszcze jedną kulę ognia, tak więc jedną ci damy. Ludzie kulisty zawsze sen. Piorun kulisty to są runy. To nie było zbyt mądre. Uderzenie wiatru, armia cienia. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Kontrola, kula ognia, ognisty pocisk, burza, uzdrowienie. No szkurna, to że mi się tutaj te tekstury wzięły i załamały, nic tutaj nie widzę. Dobra, zatem zapłacę ci, mój drugi przyjaciel, w tych wszystkich rzeczach, które mi są potrzebne. Krótki łuk, masz te wszystkie 9. Łuk kawalerski, 13. Teraz w jego skórze. Łuk polowy. Łuk myśliwski. Kościany łuk. Długi łuk, mam tam 40 sztuk tego długiego łuka. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. 4000, 18000. Masz wszystko, chłopie. Łuk kolczasty. A jaki mam łuk na siebie, na sobie założony? Nigdy się nie nauczą. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Usza Altariusa. Łuk wierzbowy. Łuk Kiro. Łuk kolczasty. 24 000. Łuk żołnierski. 2 sobie zatrzymamy. Mamy taką kuszę. Na to. 60 sztuk. Się skończyło już dawno temu. 2 sobie zostawimy. Kusza. 2 sobie zostawimy. Piekielny łuk. Na nikim nie można polegać. 5. Ty już za dużo ci rzeczy dałem, chłopie. Myślałem, że to się skończyło już dawno lepiej temu. Lepiej się do tego nie miesza. 34 tysiące, tak? Gdzie są te wszystkie te ukusze? 32 tysiące, 34 tysiące. Mam już dość. Czekaj, tej paplaniny. Lepiej się nic nie pakować. 3-4. Pewnie masz rację. Mi się chciałem dać. 3-4. 40 jeszcze, tak? W czasach na nikim nie można polegać. Jedną pakę sobie wziąć od ciebie, tak? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czekaj, lepiej się nic nie pakować. 26, 46, 40, perfekcyjnie. Czyli przyjmij, dzięki ci za to nie było zbyt mądre. Wymianę. Udam się teraz koło Kawalorna. Jest tam też jeden z kupców, którzy mają dosyć dużo rudy, tak więc zrobię cięcie, zaraz się zobaczymy u niego. Ok, jesteśmy tutaj w okolicy tej całej jaskini koło Kawalorna. Tutaj się wchodzi ładnie do środka i mamy tego całego kolesia, z którym możemy handlować. Keret się nazywa. To ostatnio skupujesz handel. Chcę dobić z tobą targu. Ma 9990 run. Ja mu tutaj posprzedaję większość rzeczy, które no nie są mi potrzebne. A później za tą rudę, którą z niego weźmiemy i wyciągniemy, mógłbym sobie wziąć. No i zrobić sobie jakieś napoje magiczne z tej całej rudy. Mamy dwa 20 tych mieczy nadzorcy. Nie chciałem ci wszystkie sprawdzić, 2 sobie chciałem sobie zatrzymać na razie. Ale to może sobie zrobię poza nagraniem, tak więc tak na szybko wam pokazuję, co ja tutaj mam. Co mógłbym wziąć i temu kolesiowi sprzedać.
20 tych. Dwie sobie zostawimy na razie. 10 tych. Kurczę, jeden. O, jeden za dużo ci sprzedam. Ty, żebym to nie ten. Nie za dużo ci sprzedał tych rzeczy. Tak więc najpierw sobie weźmiemy od ciebie rudę. 9999. No i zrobimy sobie jakieś napoje z tej całej rudy. Poczymy się troszeczkę w walki bronią dwuręczną. 300, 200, 100, 9, ok. Mamy jeszcze jabłuszko, jedno sobie weźmiemy, mamy też 30 strzał, bierzemy. Ok, spoko. Czyli już za dużo ci dałem rzeczy, kurne hopy. Tak właśnie przeczuwam. Tak więc wszystko, co ci dałem. 1800, 1500, 1300, 900 za mam. 1005, 1075. 1005. No to kurczę, coś co bardzo mało kosztuje, bym ci wpakował w zamian na to. Kilofy dam ci. To 7, 43 da. 43, mamy też dwa te misie. Ta. Dobra, tak więc przyjmij handel. No i kończymy z tą rozmowę. Więc ja tego wszystkiego się już pozbędę poza nagraniem. Jakby co to będziemy u niego to wszystko szukać, no bo po co ja mam z tym wszystkim śmieciami bardziej chodzić. W tym momencie skończę swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, dawajcie jakieś łapki do góry, subskrybujcie mój kanał. Piszcie jakieś komentarze i w ogóle. Więc usłyszymy w kolejnym odcinku. Dzięki wam bardzo za wszystko. Jo, ja tu mam rzeczy, które no nie wiem, czy mi są do czegokolwiek potrzebne. Tak ja sobie to wezmę i sprzedam kolesie, chyba że to ja sobie zrobię jakieś... Dobra. B. Poziom 19. Dzień 25. Towarzysz odnaleźć pradawnych w dzieli na pełzaczy, co się dzieje na bagnie, tajemnicze eremita. Dziwne poszukiwanie, obóz przemytników, kowal Argon, alchemik. Pomoc Diega. A dzięki tej mojej naszej zbroi w tym momencie mamy ochronę przed bronią 108, przed pociskami 35, przed ogniem 59, przed magią 33. W tym momencie kończę swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, po hejka i pa, pa.